Nie sądźcie, że przynoszę pokój na ziemię. Nie przynoszę pokoju. Mają rację, że religijni ludzie są niebezpieczni dla świata. Przestań być religijny. Życzyłbym sobie, żeby ktoś, każdy, kto wyjdzie z tego kościoła dzisiaj, powiedział: nie jestem religijny, bo ja nie jestem. Ale żebyście byli wierzący, a nie religijni. Żeby zamiast religijności była was szczera wiara i pobożność, a nie religijność. Religijność oddziela nas od Boga. Bóg o tym sam mówi. Bo religijność zwraca naszą uwagę na obrzędy, na tradycje, na rekwizyty, na różne rzeczy, które wymyślił człowiek, w których w ogóle Boga nie ma. Z którymi się Bóg w ogóle nie jednoczy. Który Bóg uważa za śmiesznostki. Mówi, po co wy takie różne czynicie hokus pokus? Przecież ja, to jest takie proste. Przyszedłem do was ze swoim synem, z otwartymi ramionami, dałem wam syna, umarł za was, ponieważ powiedziałem, że zapłatą za grzech jest śmierć. Więc on już umarł, już nikt nie musi umierać, już ty nie musisz umierać, bo już jest zapłacone za twoją śmierć. Tylko przyjdź i odbierz tą zapłatę. Przyjdź do mnie. Mówi Jezus Chrystus, dzisiaj, kiedy słyszysz mój głos i zatwardzaj serca swego. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Czy Chrystus mówi te słowa na darmo? Czy myślicie, że On nie ma mocy wypełnić tych słów? Czy On tylko obiecuje tak sobie, jak my nieraz mówimy? Że On mówi, przyjdź do mnie, a dam ci ukojenie, to znaczy, że naprawdę tak się stanie. On nigdy nie kłamie. Nie możemy Go nigdy posądzić o żadne kłamstwo. No więc przyjdź dzisiaj do Jezusa. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, a dostaniesz, otrzymasz piękne, wspaniałe rzeczy. Pierwsze, co otrzymasz, to otrzymasz tego, czego jeszcze nie miałeś i nie masz do tej pory, Ducha Świętego. Bo to też religia ci powiedziała, że go dostałeś, kiedy byłeś młodym chłopcem czy małą dziewczynką. I religia cię okłamała. Bo gdybyś go dostał, tego Ducha Świętego, albo dostała, to nie rozrobiłabyś, czy nie zrobiłbyś w życiu tych rzeczy, które ci się udało już zrobić. Złych, mówię. Bo Duch Święty by nawet nie pozwolił. Ogólnie mówiąc, gdyby ludzie, ci młodzi ludzie, którzy stoją wtedy w kolejce do tego, żeby dostać Ducha Świętego, go otrzymywali, to by nigdy nie wyrośli na bandytów, na złodziei, na cudzołożników, na kłamców, na pijaków. Może tak mnożyć, mnożyć, mnożyć. To by się nie stało. To by było niemożliwe, dlatego że Duch Święty mieszkający w człowieku na to człowiekowi nie pozwoli. Najlepszym dowodem tym, kim jest ludzkość, kim są ludzie, to są właśnie ludzie religijni. Jest fakt, że właśnie nie mają Ducha Świętego. To jest dowód na to, że Ducha Świętego nie ma. Więc jeśli chcesz być przemieniony, jeśli chcesz być przemieniona, dzisiaj, kiedy głos słyszysz Boga, Jezusa Chrystusa, jest mój głos jest tu zapisany w Piśmie Świętym, przyjdź i powierz Mu swoje życie. Dostaniesz w takim razie rzut Ducha Świętego. Druga rzecz, jaką dostaniesz, natychmiast, od razu, to jest coś, czego nawet się nie spodziewasz, że dostaniesz. To jest życie wieczne, czyli zbawienie. List do Efezjan, 2 rozdział, 8 wiersz, 9 i 10 mówią: łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży, to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Natomiast stworzeni jesteście do dobrych uczynków w Chrystusie Jezusie, do której od tej pory przeznaczył was Bóg, abyście w nich chodzili. Dostaniecie taki cały pakiet dobrych uczynków do swojego życia, którym będziecie rozdzielać na lewo i na prawo. Nawet nie wiedząc, dlaczego to robicie. Bo to jest właśnie nowe narodzenie. I tylko ci ludzie znajdą się w niebie. W niebie innych nie będzie. Dlatego Jezus powiedział, nie będzie tam żadnych ludzi religijnych. Nie będzie tam katolików, powiedział. Nie będzie tam protestantów. Nie będzie tam Żydów. Nie będzie tam prawosławnych. Nie będzie tam baptystów.
Nie będzie zielonoświątkowych. Tam ich nie będzie w niebie. Będą tylko ci, którzy wyprali swoje szaty we krwi Jezusa. Rozumiecie? Taki jest Jezus. Ale powiedział, będzie nieliczni. Będą nieliczni. Garsteczka. Garsteczka. Nieliczni. Zobaczcie, co jesteśmy nieliczni. Może to akurat ta garsteczka. Nie martwcie się. Jest tam miejsca dla wszystkich. Te garsteczka mogą być miliony w porównaniu, prawda, z całą populacją świata. Nawet miliardy. Dalej to będzie garsteczka. A więc bądźcie w tej garsteczce. Przyjdźcie do Jezusa. Kto jeszcze nie przyszedł. Dlatego was bardzo zachęcam. Teraz. W trakcie tej pieśni, jak będziemy śpiewać, to pomyślcie o tym. Przyjdźcie do przodu. Nasi liderzy będą tu z przodu stać. Będą się z wami modlić. Krótką modlitwą. Modlitwa polega na tym, żeby wyznać Bogu swoje grzechy. Nie musicie ich wypowiadać głośno. Nie. Nikt was nie będzie pytał o wasze grzechy. Tylko powiedzieć, żeby zabrał od Jezusa grzechy. Jezus słyszy. I żeby stał się Panem i Zbawicielem. Szczerze w sercu uwierzyć, że Bóg wzbudził go z martwych. To wszystko, co człowiek musi zrobić, żeby być zbawiony. Potem następuje proces uświęcania, proces kroczenia, chodzenia z Jezusem, proces poznawania Jego słowa, wzmacnianie relacji i tak dalej, i tak dalej. A więc dlatego was bardzo serdecznie zachęcam. Zbawcie.